Wystawa Dawny Rzeszów w obiektywie Edwarda Janusza ukazuje Rzeszów z przełomu XIX i XX wieku oraz Rzeszów międzywojenny, uwieczniony na szklanych negatywach pochodzących z zakładu Edwarda Janusza. Edward Janusz urodził się w 1850 roku we Lwowie. Podjął studia na Politechnice, ale ze względów finansowych uczelni nie ukończył. Później rozpoczęła się jego kariera w wojsku austriackim. Niemniej z powodów zdrowotnych tutaj również nie zagościł na długo. A ponieważ przejawiał pewne zdolności plastyczne, zainteresował się nowością, jaką wówczas była fotografia, i został fotografem. Swe pierwsze kroki stawiał we Lwowie, później w Złoczowie, a od 1 lipca 1886 roku otworzył zakład fotograficzny tu właśnie w Rzeszowie. Swoją ciężką pracą oraz niewątpliwym talentem otrzymał tytuł cesarsko-królewskiego nadwornego fotografa. Był jednym z nielicznych w ówczesnej Galicji, którzy ten tytuł otrzymali. W zbiorach naszego muzeum zachowało się blisko 30 tysięcy szklanych negatywów, które ukazują miasto, wydarzenia, które tutaj miały miejsce, a także zwykłych ludzi, mieszkańców Rzeszowa. Na wystawie, którą dla Państwa przygotowaliśmy, pokazujemy Rzeszów z przełomu XIX wieku oraz Rzeszów międzywojenny. Pokazujemy architekturę, pokazujemy także ważne wydarzenia, które wówczas miały miejsce. Myślę, że również Polacy mieszkający na Litwie znajdą tutaj akcenty bardzo bliskie im sercu. Będą tam akcenty mówiące o polskiej historii i na przykład na zdjęciach będzie można zobaczyć uroczystości związane z obchodami 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, czy też żałoby, jaka tutaj w mieście zapanowała po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Mamy nadzieję, że ta wystawa przybliży historię Rzeszowa i historię ludzi, którzy tutaj mieszkali, i ważnych wydarzeń, także tych obchodzonych tutaj w Rzeszowie, a które odnosiły się do historii II Rzeczpospolitej. Wystawa Dawny Rzeszów w obiektywie Edwarda Janusza przygotowana została specjalnie z okazji tegorocznego festiwalu Transmisje. Wystawa ukazująca Rzeszów z przełomu XIX i XX wieku prezentowana będzie w Muzeum w Trokach jako jeden z elementów tegorocznego festiwalu. Wystawa jest niejako prezentem naszego muzeum dla Muzeum w Trokach i mamy nadzieję, że na dłużej zagości nie tylko w Muzeum w Trokach, ale stanie się wystawą, która zagości w wielu innych ośrodkach, także tych polonijnych, i da możliwość publiczności litewskiej, Polakom mieszkającym na Litwie, zapoznać się z historią Rzeszowa, a w szerszym kontekście również z historią Polski międzywojennej.